Telewizja w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w tym szczególnym dniu. Razem ze mną w studiu jest Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, szef działu publicystyki TVP Info. Witam, dzień dobry. Serdecznie. Panie prezesie, pozwolę sobie od zaprezentowania naszym widzom takiej maleńkiej książeczki. Książeczki o naśladowaniu Chrystusa i zacytowaniu fragmentu, jednego z fragmentów z tej książeczki. Zaprawdę wzniosłe słowa nie czynią człowieka świętym i sprawiedliwym, ale żywot cnotliwy czyni nas miłymi Bogu. Ta książeczka, proszę państwa, jest też bardzo istotna w kontekście jednego z naszych żołnierzy wyklętych, niezłomnych, panie prezesie. Książeczka mała, ale jakże ważna, związana z jedną z najważniejszych postaci naszej współczesnej historii. Wybitny żołnierz, dowódca, gospodarz, ziemski społecznik, Polak patriota, rotmistrz Witold Pilecki. Postać, która teraz wraca w naszej pamięci, której dzięki temu nasza też polska godność jest przywracana. To wszystko też odbywa się w kontekście prac między innymi zespołu profesora Krzysztofa Szwagrzyka, czy to na Łączce, czy w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej, ale też dzięki staraniom właśnie Fundacji Łączka, fundacji, której jest pan prezesem. Dzień Wszystkich Świętych to niewątpliwie czas wyjątkowy, jednak właśnie w kontekście Łączki, czy więzienia przy ulicy Rakowieckiej, nabiera jeszcze chyba bardziej niezwykłego znaczenia. To prawda, mamy w Warszawie takie dwa najważniejsze miejsca, najtragiczniejsze chyba i najbardziej święte, jeśli tak możemy powiedzieć, jeśli chodzi o kaźń naszych żołnierzy wyklętych, w tym rotmistrza Witolda Pileckiego. Pierwszy etap tej ostatniej drogi naszych rycerzy niepodległości to jest katownia przy ulicy Rakowieckiej, tam gdzie ich represjonowano, tam gdzie im wyrywano paznokcie, łamano kości, straszono pozbawieniem życia, straszono aresztowaniem najbliższych rodziny i tam w końcu też niestety ich mordowano. Drugi, ostatni etap to jest Powązkowska Łączka. Tam ich z kolei przewożono, żeby zrzucić do bezimiennych dołów, żeby ukryć gdzieś pod ziemią, żeby jakikolwiek ślad po nich zaginął. A Rakowiecka jest szczególnie związana z rotmistrzem Pileckim i z książeczką, o której pan redaktor mówił, o naśladowaniu Chrystusa. To jest testament naszego bohatera, testament, który przekazał w ostatnim widzeniu żonie Marii. Nie mówił o sprawach przyziemnych, nie mówił o życiu codziennym. Polecił jej w swoich ostatnich słowach, żeby kupiła i czytała dzieciom zawsze przed snem o naśladowaniu Chrystusa Tomasza Kempis, tego właśnie średniowiecznego mistyka. I z takim testamentem rotmistrz Pilecki poszedł na swoją ostatnią drogę. Został wyprowadzony z budynku więziennego, przeprowadzony przez dziedziniec i gdzieś tam, prawdopodobnie na wysokości starej kotłowni, padł ten ostatni strzał w tył głowy. Coś, co musi szczególnie wzbudzać grozę, to jest to, że rotmistrz Pilecki zapewne szedł w jakichś łachmanach więziennych, a ten, który strzelał, kat Mokotowa, Piotr Śmietański, był przebrany w mundur polskiego oficera i on wymierzył wyrok tego krzywoprzysiężnego sądu, wyrok, który był najcięższy, jaki mógł spotkać żołnierza niepodległości. Rotmistrz Pilecki został oskarżony i zginął za to, że podobno, zdaniem komunistów, komunistycznej władzy, zdradził ojczyznę. Ten żołnierz, który przez całe życie o nią walczył, dla niej pracował, pod takim haniebnym zarzutem został po prostu wyeliminowany. Być może jego ciało leżało jeszcze na tym dziedzińcu więziennym przez noc, bo tutaj mamy 21 maja 1948 roku. Być może 25 maja został wywieziony właśnie w nieznanym kierunku i ostatecznie do wykopanego dołu na dzisiejszej Łączce zrzucony. Chcieli go pohańbić, ale rzecz jasna tego nie zrobili. Mogli go wyeliminować fizycznie, ale on przecież przeżył. On żyje po prostu w naszej pamięci. Dzisiaj o nim mówimy też z okazji, prawda, wyjątkowego święta
przypominamy jego dokonania, piszemy o nim książki, stawiamy mu pomniki. On jest w tym panteonie naszych bohaterów, w panteonie sławy polskich żołnierzy, żołnierzy AK, żołnierzy wyklętych, i tego już nikt nie zmieni. Właśnie to jest też zwycięstwo żołnierzy wyklętych niezłomnych nad ich oprawcami, że pamięć o żołnierzach wyklętych niezłomnych jest dzisiaj żywa i żywa i żywą pozostanie. Panie prezesie, patrząc na tą pracę, która została wykonana i na Łączce, i w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej, ale też w innych miejscach, czy to w Warszawie, czy w całej Polsce, czy czuje pan satysfakcję? Oczywiście wielką satysfakcję. Jeszcze 2 lata temu nie spodziewałem się, że to w ogóle będzie możliwe, że prace na Łączce, które no były, co to dużo mówić, blokowane, pamiętamy, prawda? Profesor Szwagrzyk nie mógł tam dokończyć swoich badań. To się jednak udało. Największą przeszkodą, jak pamiętamy, były groby, które zostały postawione na górze, prawda? Na dołach śmierci z naszymi bohaterami, w tym z rotmistrzem Pileckim, postawiono decyzją zapewne towarzysza Wojciecha Jaruzelskiego groby. Groby też często niezwykłych śmiertelników, tylko groby oprawców, katów. Tam się położył, da, za sprawą właśnie przywódcy hunty wojskowej, czy Jaruzelskiego, położył się aparat polityczny tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, w tym bezpośredni oprawca Witolda Pileckiego, stalinowski sędzia wojskowy Roman Kryże, i trzeba było, żeby dostać się do tych dołów i do rotmistrza, przenieść te groby. Przez wiele lat nie było to możliwe. Fundacja Łączka o to walczyła. Ostatecznie to nam się udało. Dzisiaj, jak wiemy, ten teren, cały teren został przebadany, cały teren Łączki, nie została tam ani jedna kostka, jak mówi profesor Szwagrzyk. Natomiast kwestią oczywiście jeszcze wciąż wątpliwą, to jest wielki znak zapytania, pozostaje to, czy uda się zidentyfikować tych wydobytych, bo stopień zniszczenia kości jest straszny. Nie dość, że komuniści zamordowali naszych bohaterów, nie dość, że zrzucili ich do tych bezimiennych dołów, nie dość, że postawili na tych dołach właśnie 2 kwatery cmentarne, kwaterę EU i EU2, to jeszcze w momencie instalowania tych grobów górnych zniszczyli w bardzo dużym stopniu szczątki, także na 100 poszukiwanych naszych żołnierzy wyklętych były tylko niemal pełne 3 szkielety. To pokazuje stopień dewastacji, to pokazuje stopień barbarzyństwa komunistycznego, ale liczymy i czekamy oczywiście, że ten nasz bohater pierwszej próby, ten, którym powinniśmy się chwalić, prawda, powinniśmy go znać w kraju, ale też to jest taki nasz towar eksportowy, możemy użyć języka, prawda, komercyjnego, rotmistrz Witold Pilecki jest wizytówką polskich wartości, że on wreszcie zostanie też po wydobyciu zapewne jego szczątków zostanie zidentyfikowany, i ten pogrzeb, na który też czekamy, jak sądzę, czeka cała patriotyczna Polska, będzie to wielka manifestacja. Właśnie, jak pan, panie prezesie, sobie ten pogrzeb, to upamiętnienie, ten godny pochówek wyobraża? W moim przekonaniu, tak samo zresztą jak profesora Krzysztofa Szwagrzyka, rotmistrz Pilecki powinien spocząć na powązkach wojskowych, najlepiej w wielkim panteonie narodowym, który tam stanie, bo też nie wyobrażamy sobie, żeby to upamiętnienie, które jest tam do tej pory, nazywaliśmy to panteonikiem, nazywamy, prawda, czyli taką skromną formą upamiętnienia, żeby on przetrwał. Tam potrzebne jest wielkie patriotyczne założenie na wzór cmentarza Orląt Lwowskich, i tam jest miejsce dla tych bohaterów pierwszej próby, szczególnie dla rotmistrza Pileckiego, a pogrzeb, no nie wyobrażam sobie, żeby tysiące Polaków w tym nie wzięło udziału, rodzin, dzieci, ludzi z biało-czerwonymi flagami, grup rekonstrukcyjnych, w końcu Wojsko Polskie. Mam nadzieję, że będzie to pogrzeb tak jak do tej pory, na przykład pogrzeb Łupaszki, z honorami i państwowymi, i wojskowymi, z udziałem najwyższych władz, w tym prezydenta Rzeczpospolitej. Dużo pracy zostało wykonanej, ale jeszcze dużo do wykonania cały czas pozostaje. Cała Polska jest usłana bezimiennymi mogiłami, dołami śmierci, gdzie spoczywają ludzie, którzy walczyli za naszą wolność, za ojczyznę.
Proszę powiedzieć, czy wierzy pan, panie prezesie, w to, że te wszystkie miejsca zostaną odnalezione, że te wszystkie szczątki zostaną wydobyte i zidentyfikowane? Oczywiście, panie redaktorze, wierzę w to głęboko. Wiara, jak wiadomo, czyni cuda, prawda? Tu sprawa jest bardzo trudna, ponieważ mamy tę łączkę najważniejszą, najświętszą właśnie powązkowską łączkę, natomiast cały kraj, a także były kresy Rzeczpospolitej są usłane takimi łączkami, czyli dołami śmierci, bezimiennymi miejscami, gdzie właśnie komuniści zrzucili naszych bohaterów, żeby ich wykląć, prawda? Żeby wymazać z naszej pamięci świadomości, żeby żaden ślad nie pozostał. To jest wielka operacja, żeby ich wszystkich teraz wydobyć. Wiemy, że są problemy bieżące ze współpracą na przykład z Ukrainą, prawda? Ukraina się nie zgadza na ekshumację zarówno ofiar ludobójstwa wołyńskiego, liczonych w dziesiątki tysięcy, jak i żołnierzy września 1939. Tutaj niestety ukraiński IPN nie chce współpracować. Może na wyższym poziomie te rozmowy przyniosą spodziewany efekt. Natomiast trzeba zrobić wszystko, żeby tam, gdzie można, przebadać wszystkie katownie, były katownie NKWD, UB Informacji Wojskowej, cmentarze, i żeby wydobyć właśnie, a następnie zidentyfikować dziesiątki tysięcy naszych bohaterów, żołnierzy niepodległości, którzy walczyli i z niemieckim, a potem z sowieckim okupantem, bo taka była wielka skala oporu przeciwko okupantom jednym i drugim. Panie prezesie, a jak ważne dla obywatela i dla narodu ogółem jest to, abyśmy pamiętali właśnie o naszych bohaterach? To jest nasz obowiązek jako, no mam nadzieję, że potrzeba serca też, prawda, ale w sensie państwowym obowiązek państwa polskiego, żeby pamiętać o tych, którzy walczyli za wolność, niepodległość ojczyzny, ale to jest też nasz obowiązek jako katolików, prawda, pochówek jest czymś naturalnym w naszej religii, w naszej tradycji. Komuniści nawet tego im odmówili, prawda? To jest właśnie to skrajne barbarzyństwo. Także myślę, że my wszyscy w tym Kościół katolicki też będziemy się przyglądać tym pracom, wspomagać te prace, tak aby, powtarzam, wydobyć ich, zidentyfikować i godnie pochować. Godnie to znaczy we własnych grobach, ale też w obrządku katolickim. Oni do tego obrządku w większości należeli i też w ostatnich chwilach życia, prawda, wspominali swoje działania, ale też odwoływali się do Boga, prawda? Znamy wielu żołnierzy, którzy właśnie te ostatnie chwile poświęcili i Bogu, i ojczyźnie. Do nich należał rotmistrz Witold Pilecki i właśnie to przesłanie związane z Tomaszem Akempis, żeby dzieci poznały tę książeczkę o naśladowaniu Chrystusa, to dla nas ten traktat filozoficzny też powinien być za sprawą rotmistrza i wzorem rotmistrza, przesłaniem na dziś, testamentem, który powinien nas wszystkich obowiązywać. Panie prezesie, a co naszej narodowej teraźniejszości da uporanie się z tragiczną przeszłością? Da nam przede wszystkim zrobienie takich elementarnych porządków, prawda, w sferze godnościowej, w sferze symbolicznej. Rodzinom pozwoli właśnie też wrócić szczątki ich bliskich, rodzinom, ale też myślę, że naprawdę cała Polska czeka na takie postaci jak rotmistrz Witold Pilecki, jak generał Augustyn Ilfildorf, podpułkowniku Łukasz Ciepliński. My jesteśmy winni to im, prawda, ale winni też sobie, żeby zachować ciągłość pokoleniową, bo komuniści właśnie chcieli nam wyrwać tutaj fragment historii, tym wyrwanym fragmentem historii, tą wyrwaną kością z polskiego kręgosłupa są żołnierze wyklęci, niezłomni, wyklęci przez komunistów oczywiście, żołnierze niezłomni, i musimy przywrócić ich jako bohaterów, pamiętając też, że oni mieli prześladowców, których powinniśmy, jak sądzę, traktować jak najgorzej, prawda, jako właśnie tych, którzy zdradzili polską sprawę. Także jest to przywrócenie takiego elementarnego porządku, sprawiedliwości, ale też takich podstawowych zasad, jak dobro i zło, bohaterstwo czy zaprzaństwo. I myślę, że polskie bohaterstwo zwycięża, że właśnie dzięki szeregowi działań, w tym Instytutu Pamięci Narodowej profesora Szwagrzyka, udaje się ten porządek rzeczy przywrócić.
pamiętajmy o naszych bohaterach, pamiętajmy o zmarłych, szczególnie o nich właśnie, którym komuniści odmówili życia nie tylko, ale odmówili też pogrzebu i grobu. Im szczególnie powinniśmy dedykować takie święta jak dzisiejsze. Właśnie to jest, proszę państwa, najlepsza puenta tej rozmowy w tym szczególnym dniu. Tadeusz Płużański, prezes Fundacji Łączka, szef działu publicystyki TVP Info, był moim państwa gościem. Dziękuję. Dziękuję. A państwu dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Życzę wszystkiego dobrego.